Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj, 16 lutego, mówimy z panem profesorem filozofii, kulturologiem Piotrem Balcerowiczem. Dzień dobry. Dzień dobry. Nasza tema jest faszyzm rosyjski, jego źródła, na przykład, jak mówię, propaganda rosyjska. U Rosjan dzisiaj wrogiem jest Ukraina, jutro Polska, Stany Zjednoczone, Żydy. Co to znaczy? Faszyzm rosyjski nie jest czymś nadzwyczajnym, bo faszyzm istnieje niestety od wielu dekad w różnych wersjach na świecie. W Hiszpanii, Włoszech, w Polsce, także w Rosji. Specyfiką faszyzmu w Rosji jest przede wszystkim to, że jest sterowany głównie przez władzę, jest uzasadnieniem dla władzy. Zresztą bardzo często i z reguły faszyzm jest motorem napędzającym pewne elity polityczne i te elity dzięki faszyzmowi, dzięki ideologii bazującej na faszyzmie uzyskują władzę i potem ją utrzymują. W Rosji różnica polega na tym, że w odróżnieniu od, na przykład od Mussoliniego, czy generała Franco w Hiszpanii, nie zaszła rewolucja i marsz na Rzym i przejęcie władzy. Putin nie dokonał pospolitego ruszenia i rewolucji w Moskwie. Specyfiką faszyzmu rosyjskiego nie jest to, że Putin dokonał marszu na Kreml, tak jak Mussolini dokonał marszu na Rzym. Nie zaszła rewolucja czy wojna domowa, tak jak tego dokonał generał Franco w Hiszpanii. Putin władzę na Kremlu już miał albo był powiązany blisko z władzą poprzez swój udział w KGB. Więc tu jest podstawowa różnica. Faszyzm nie był narzędziem dla Putina, żeby przejąć władzę, ale jest narzędziem, żeby tę władzę utrzymać, żeby budować nastroje w Rosji, które będą służyły Kremlowi i Putinowi, będą służyły władzy Putina i jego otoczeniu. Faszyzm z reguły bazuje na kilku podstawowych elementach. Jest to ksenofobia, jest to rasizm, jest to niechęć do wszystkich innych. Faszyzm jest przedłużeniem nacjonalizmu, bazuje na rozumieniu narodu, bardzo wąsko określonego. Przedstawicielem narodu nie są wszyscy ci, którzy mówią na przykład po rosyjsku, ale tylko niektórzy, którzy mówią po rosyjsku i uznają pewne wartości narodowe. Ci, którzy nie będą mówić po rosyjsku, ci, którzy mówią po rosyjsku, ale tych wartości nie uznają, to już nie będą przedstawicielami tego narodu, to będą wrogowie narodu. Tak było we Włoszech, tak było w Hiszpanii, w Portugalii, tak też jest w Polsce. Mówi się o ludziach polskojęzycznych, ale nie Polakach. Mówi się o ludziach rosyjskojęzycznych, ale nie Rosjaninach. Rosjanie prawdziwi to są ci, którzy wyznają pewne wartości narodowe i Rosjanie są przeciwstawiani wrogom. Ci wrogowie to mogą być de facto inni Rosjanie, ale nie mówiący, to czy nie uznający tych wartości, określający się w terminach liberalnych, postępowych. Wrogami będą Ukraińcy, Polacy, Żydzi, Cyganie, Tadżycy, Uzbecy, muzułmanie, katolicy, buddyści, hinduiści, Ruchare Kryszna i tak dalej. To są wszystko wrogowie tych prawdziwych Rosjan. Więc cechą faszyzmu jest to, że określamy bardzo wyraźnie trzon narodu. Trzon narodu, który określony jest przez bardzo konserwatywne wartości, przez wyznawanie pewnej oficjalnej historii, nieprawdziwej historii, ale tej historii, którą określa państwo. Faszyzm zatem też związany jest z wartościami konserwatywnymi. Faszyzm wiąże się także z kontrolą państwa nad gospodarką. W
faszyzmie niekoniecznie chodzi o to, żeby wszystko było znacjonalizowane, ale chodzi o to, żeby władza kontrolowała to. Może być przemysł w rękach prywatnych. Władza będzie ten przemysł kontrolowała poprzez swoich członków partii. Tworzy się pewna oligarchia, struktury oligarchiczne. Ta oligarchia jest blisko powiązana z władzą i zależy od władzy politycznej. To też jest element faszyzmu. Zatem tak naprawdę cechą faszyzmu jest taka totalna kontrola gospodarki. Nie jest to wolny rynek, nie jest to państwo prospołeczne, państwo dobrobytu, ale państwo, które jest w sferze gospodarczej kontrolowane właśnie przez władzę centralną faszystowską. Elementem władzy faszystowskiej jest także bliskie powiązanie z elementami religijnymi. Jest to z reguły ten trzon, ta tradycja religijna w danym kraju. W Hiszpanii, we Włoszech to był katolicyzm, w Polsce to też jest katolicyzm. W Rosji tym trzonem religijnym będzie prawosławie. Dlatego to bardzo łatwo nam wyjaśnia powiązanie między Putinem a cerkwią prawosławną. Te związki są bardzo bliskie, bo jedno i drugie wspiera się wzajemnie. Dobrze, a co pan może powiedzieć na to, co na razie 60% mieszkańców Moskwy jest muzułmanami, to w Kasunickiego. To jest ludzi, którzy ma pochodzenie z Kaukazu i państw rosyjskich. Szczerze przyznam, nie spotkałem się z takimi danymi w źródłach niezależnych. No to nie jest niezależnych, to jest, jak to powiedzieć, z służb specjalnych rosyjskich, ja już tak mogę powiedzieć. Bardzo osobiście, bardzo powątpiewam w te liczby. Z bardzo wielu powodów. To dlatego powiedziałem, że potrzebowałbym źródeł niezależnych do zweryfikowania tej liczby. FSB, służby specjalne, są przedłużeniem władzy politycznej i działają w systemie, który produkuje, kreuje wrogów. Państwo faszystowskie, państwo autorytarne potrzebuje wrogów. Potrzebuje tych wrogów stwarzać, jakich nie ma. Właśnie częścią tego obozu wrogów będą muzułmanie w Rosji. Nastroje antyislamskie są bardzo silne w Rosji. Służby specjalne mogą celowo produkować takie informacje, że tutaj mamy w Moskwie tak dużo muzułmanów, bo w ten sposób wytwarza się w przeciętnym Rosjaninie poczucie zagrożenia przez islam. Natomiast z tego, co mi wiadomo, jednak rzeczywiste liczby chyba trochę inaczej będą wyglądać. To, że widzi się osoby z Kaukazu czy z Azji Środkowej w środkach transportu w Moskwie, to nie oznacza, że większość mieszkańców Moskwy stamtąd pochodzi, czy to są też muzułmanie. Dlatego, żebyśmy poważnie dyskutowali na temat takich danych, to ja chciałbym zobaczyć konkretne dane pochodzące z niezależnych źródeł i dobrze zweryfikowane. No, ja po panu chciałbym powiedzieć, że w Rosji takich źródeł oczywiście nie ma. Nie ma, ponieważ oni falsyfikują, no każda władza rosyjska falsyfikuje dla siebie źródła, jakie jej potrzebne przede wszystkim. Ale ponadto procesy demograficzne same z siebie nie zachodzą tak szybko. Tak. Moskwa jest miastem wielomilionowym. Żeby proporcje tak bardzo się zmieniły, to musielibyśmy mieć do czynienia z bardzo dużą migracją z krajów Azji Środkowej. Z Uzbekistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu. Sam Tadżykistan to jest 4,5 miliona ludzi. To jest mniej niż Moskwa. Żeby
Tadżyków było tak dużo, to cały Tadżykistan musiałby wyjechać do Moskwy. To nie jest po prostu możliwe. Te liczby po prostu nie są moim zdaniem możliwe. Oczywiście jest z Republik Rosyjskich Wewnętrznych, którzy są... Tak, ale... Tak. Na przykład Czeczenia, Dagestan. Tak, to ale muzułmanów ogólnie w całej Rosji i także w Azji Środkowej jest nie aż tak dużo, żeby dostarczyć tak dużej migracji do Moskwy, żeby ta migracja zmieniła proporcje demograficzne w Moskwie. To po prostu nie jest możliwe, żeby takie zmiany nastąpiły w ciągu 20 lat. One mogą nastąpić w ciągu 100 lat, 200 lat. Czasami może trochę szybciej, przy dużym udziale samej władzy, która wspiera taką migrację. Władze Moskwy nie wspierają takiej migracji. Władzom Moskwy i Rosji nie zależy na tym, żeby masowo przyjeżdżali muzułmanie i osiedlali się w Moskwie. Zatem twierdzę, że dane mówiące o tym, że 60% mieszkańców Moskwy to są muzułmanie, te dane są nieprawdziwe i one nie mogą być prawdziwe, jeżeli mamy na uwadze procesy demograficzne i prawa związane z procesami demograficznymi. No, myślę, że władze rosyjskie, nowoczesne i niewygodne prawidłowe dane, ponieważ muzułmanie w Rosji, na żal, tak stało się, że oni są jeść źródłem korupcji. Oni są kupują sobie obywatelstwo z łapówki. To jest tak. Wielki, to jest, jak to powiedzieć, to jest takie wielkie źródło korupcji. To jest dodatek do rosyjskich urzędników. Do pewnego stopnia to jest prawda, ale musimy pamiętać, że korupcja w Rosji istniała od zawsze. Wystarczy chociażby poczytać sobie jeszcze Gogola. No tak. I od tamtej pory nic się nie zmieniło. Korupcja zawsze była, ona jest rdzennie rosyjska. Jest częścią systemu politycznego i pewnej mentalności. Nie zmieniło się nic od czasów Rosji carskiej, nie zmieniło się nic w czasie Związku Radzieckiego i także po przemianach, po 89-91. Zatem nawet jeżeli są jacyś Uzbecy, którzy są w stanie kupić sobie obywatelstwo rosyjskie, to tych osób będzie niewiele. Kilkadziesiąt, kilkaset maksimum. Trzeba pamiętać, że poziom życia w Uzbekistanie czy Tadżykistanie jest niezwykle niski. Uzbecy, Tadżycy, którzy przyjeżdżają do pracy w Moskwie, wykonują najgorsze prace, najmniej płatne prace, ponieważ oni są biedni i oni nie będą w stanie sobie kupić obywatelstwa. Zatem to, o czym Pan mówi, dotyczy naprawdę grupy maksimum kilkuset osób. Tak. I kilkaset osób, kilkuset Uzbeków czy Tadżyków, którzy są w stanie kupić sobie obywatelstwo w Rosji poprzez korupcję, są zupełnie niezauważalni. To tym bardziej podkreśla moją tezę, że mieszkańcy Moskwy, muzułmanie, stanowią niewielki odsetek. A co pan może na przykład powiedzieć o prezydencie Czeczenii Ramzanie Kadyrowie? To jest, na razie on nazywa się jak killer numer jeden w Rosji, killer Putinowski. I ja chcę dodać, że ludzie Ramzana Kadyrowa walczyli na wschodzie Ukrainy, przeciw Ukrainy, przeciw państwu ukraińskiego. Co pan na to myśli? Tak, są informacje, że ludzie Kadyrowa walczą, walczyli w Donbasie między innymi i w wielu innych miejscach. Trzeba pamiętać, że Kadyrow przejął władzę po swoim ojcu. Przejął tę władzę i utrzymuje tę władzę dzięki bliskiemu sojuszowi z Putinem.
oddał państwo czeczeńskie Moskwie w zamian za swoją władzę i wpływy. Jest dyktatorem w Czeczenii, to on decyduje właściwie o wszystkim, co się dzieje w Czeczenii. Jest wspierany przez służby rosyjskie, przez armię rosyjską i przez Putina. Jest to układ, który samemu Kadyrowi zapewnia nieograniczoną władzę i wpływy w Czeczenii i pewność, że tę władzę ma i jej nigdy nie straci w wyborach, bo de facto wyborów w Czeczenii nie ma. Oczywiście. Natomiast Rosja, Moskwa, Putin zyskują pewność, że w Czeczenii i okolicach będzie spokojnie. Nie będzie nowej Republiki Czeczeńskiej, jak to było na początku lat 90. czy później w 95-96. Taka sytuacja się nie powtórzy. Obie strony zyskują na tym układzie, a pytanie, kto traci? Sama ludność czeczeńska, bo de facto Czeczeńcy żyją pod warunkach reżimu autorytarnego i nie ma żadnego wpływu na władzę na swoim terytorium. Tak, i tam jeszcze chciałem dodać, na tym terytorium nie pracują zakony i konstytucje Federacji Rosyjskiej. Tak, tak. No, Czeczenia ma tutaj swoją autonomię, co jest logiczną konsekwencją układu między Moskwą, między Putinem a Kadyrowem, że Kadyrow ma wolną rękę i autonomię, ale ma obowiązki wobec Moskwy. Tym podstawowym obowiązkiem jest spokój i jednocześnie lojalność. Efektem tej lojalności jest właśnie wojna prowadzona na Ukrainie w ten specyficzny sposób przez Moskwę. Jeżeli jest zapotrzebowanie ze strony Moskwy na bojowników, no to Kadyrow tych bojowników wyśle tam, gdzie Moskwa pokaże. I chciałbym podkreślić taką problemę, jak morderstwo wielkiego rosyjskiego polityka Borisa Niemcowa. On też był zabity przez kadyrowskich killerów. Tak, no to jest szerszy problem braku swobód politycznych i braku możliwości działania krytyki politycznej w Rosji. No to ja przepraszam pana, to też jest jedna taka z form faszyzmu rosyjskiego. Tak, no to jest akurat problem związany nie z samym faszyzmem, ale szerzej z państwem autorytarnym. Państwo autorytarne czy totalitarne nie lubi opozycji. Opozycja, opozycjoniści, szczególnie ci bardziej aktywni, są po prostu usuwani. I z reguły nie są usuwani w sposób legalny, tylko są eliminowani. Czasami doprowadza się do procesów politycznych. Są skazywani na wieloletnie więzienia, a czasami są po prostu likwidowani. I no cóż, służby rosyjskie robią to na różne możliwe sposoby. Robią to albo bezpośrednio, albo wykorzystując ludzi Kadyrowa. I ja chcę powiedzieć, że to morderstwo Borisa Niemcowa było tak bardzo demonstracyjnie zrobione, że to samy centrum Moskwy, koło Kremla, to 20 metrów faktycznie od Kremla, ten most, który tam obserwuje 5 różnych służb specjalnych, policjantów, to był piątek, wieczór, tam zawsze tyle policjantów, tak wszystko było demonstracyjne, to jak proszę pana profesora powiedzieć, dlaczego przede wszystkim to była taka demonstracja tego niepokaranności, że my możemy zwykle dawać każdego, kto przeciw Putina, tak? No, to pan sam już to powiedział, to jest wydźwięk symboliczny. Jeżeli służby specjalne zabijają opozycjonistę gdzieś na prowincji, na wsi, po ciemku, w nocy, gdzie nikt tego nie widzi,
No tak, to wyjdzie też na jaw, ale czym innym jest zabicie opozycjonisty w centrum miasta, w miejscu, gdzie właściwie każdy może to morderstwo zobaczyć, bo to jest taki bardzo silny, wyraźny sygnał dla całej opozycji, że to każdego z was będzie czekać. Także to przede wszystkim o to chodziło. Przecież można go było zabić w każdym innym miejscu. Prawda? A to, że zabija go się przy Kremlu, w sercu miasta, no to nie jest to, to nie jest przypadek. A czy zagrożuje faszyzm rosyjski Polsce na razie? Co pan może tym powiedzieć? Każdy faszyzm jest zagrożeniem. Faszyzm jest zagrożeniem w dwóch wymiarach. Każdy faszyzm jest przede wszystkim zagrożeniem dla własnej ludności. Czyli w tym wypadku faszyzm rosyjski zagraża samej Rosji, Rosjanom. To przede wszystkim Rosjanie będą padać ofiarą faszyzmu. Z wyjątkiem oczywiście tych, którzy nie myślą krytycznie, nie oceniają i są pionkami. Ale ci wszyscy, którzy myślą, analizują, chcą, żeby Rosja była demokratyczna, żeby się rozwijała, chcą swobód obywatelskich i w ogóle swobód myślenia, wolnej myśli, no to dla nich jest faszyzm zagrożeniem. Każda osoba postępowa, każda osoba intelektualnie wartościowa jest zagrożona przez faszyzm. To jest pierwsza ofiara faszyzmu. Tak było w Niemczech nazistowskich. Nazizm jest jeszcze inną wersją faszyzmu. Tak było we Włoszech faszystowskich, we frankistowskich faszystowskich, w faszystowskiej Hiszpanii, Portugalii. Wrogami kreuje się wrogów. I to przede wszystkim będą w Rosji Rosjanie rdzenni, którzy są niewygodni dla władzy. Takimi wrogami w Polsce to też będą opozycjoniści, albo w ogóle ktokolwiek, kto nie zgadza się z władzą. Drugim wrogiem jest otoczenie takiego państwa. Faszyzm, jak wspomniałem, potrzebuje wrogów. Potrzeba wroga jest niezbędna, żeby wykreować idealnego, czystego Rosjanina. Tak? Mamy te ideę czystego narodu i wszystko, co złe, pochodzi z zewnątrz. Od katolików, od muzułmanów, buddystów, hinduistów, Żydów, Polaków, Słowaków, Ukraińców, wszystkich innych. W związku z tym pojawia się ksenofobia, niechęć przeciwko tym obcym przybyszom z innych krajów. Ale także taka atmosfera nienawiści do obcego sprzyja eskalacji konfliktów. Przede wszystkim tworzy konflikty i sprzyja eskalacji konfliktom, tych konfliktów. Na końcu tej eskalacji może być otwarta wojna. Długotrwale taka otwarta wojna staje się nieunikniona. Szczególnie, kiedy państwo zaczyna grać w piramidę ekonomiczną. Tak to nazywam. Coś, co miało miejsce na przykład w nazistowskich Niemczech za czasów Hitlera. Postawiono na ciężki przemysł, przemysł zbrojeniowy i ta machina gospodarcza wymagała w pewnym momencie wykorzystania produktów. Tymi produktami przede wszystkim była broń, ale też nienawiść była już tak mocno skumulowana, że trzeba ją było wyrzucić. To jest problem z państwami faszystowskimi, że one mogą w pewnym momencie być zagrożeniem dla sąsiadów. Nie muszą. Portugalia
nie była zagrożeniem dla sąsiadów. No, tym jedynym sąsiadem to akurat jest Hiszpania. Portugalia nie ma żadnego innego sąsiada. Ale nawet Hiszpania nie stanowiła zagrożenia dla Francji, z którą graniczy. Więc nie zawsze faszyzm musi nieuchronnie kończyć się wojną z sąsiadami. To zależy od modelu gospodarczego. Portugalia i Hiszpania właściwie były przykładami zapaści gospodarczej. Jeżeli z kolei gospodarka bazuje na przemyśle zbrojeniowym, ciężkim, zakłada właśnie taką pewną piramidę gospodarczą, która wymaga coraz to nowych inwestycji w obszarach, które normalnie nie są w gospodarce wykorzystywane. Jeżeli państwo bazuje na gospodarce, która musi być dofinansowywana przez państwo, w pewnym momencie są dwie drogi. Albo następuje zapaść gospodarki, albo pojawia się konieczność ekspansji. Ekspansji politycznej i militarnej. To może być spokojna aneksja poprzez quasi wojnę, tak jak Krym. Może to być jakaś wojna hybrydowa, tak jak na Ukrainie. Albo może to być otwarta wojna. Więc potencjalnie Rosja może stanowić zagrożenie dla sąsiadów. Pytanie, dla których? Rosja ma zbyt słabą gospodarkę, żeby ten scenariusz otwartej wojny mogła zrealizować w sposób skuteczny. I sądzę, że establishment na Kremlu jest tego doskonale świadom. Pytanie, czy Rosję stać politycznie i ekonomicznie, żeby otworzyć fronty militarne z Ukrainą, z Pribałtiką, z Estonią, Łotwą i Litwą, czy choćby z Polską. Tak. Twierdzę, że Rosji na to po prostu nie stać. Aneksja Białorusi jest czymś zupełnie innym, bo ta symbioza między Białorusią a Moskwą już istnieje od dawna. I właściwie aneksja Białorusi już się dokonała. To i ona przypomina, pozycja Łukaszenki przypomina Kadyrowa tak naprawdę. No tak, bo Białoruś już faktycznie jest taka kolonia rosyjska. Tak. Tylko jest to kwestia pewnych zmian prawnych, które uznałyby Białoruś jako część Rosji. To nie jest na rękę na razie nikomu. Rosja żadnych korzyści z tego nie odniesie. I tak samo nie sądzę, żeby Rosja odniosła korzyści z ataku na Estonię, Łotwę czy Litwę. Pojawia się zresztą inne pytanie. Agresja militarna jest możliwa technicznie. Rosja może, armia rosyjska znalazłaby się pewnie pod Warszawą w ciągu doby albo paru godzin. Pytanie tylko, co to dałoby Rosji? Bo zaatakować jakiś obszar czasami jest łatwo, ale dużo trudniej i kosztowniej jest ten obszar utrzymać. Dam przykład historyczny. W okresie wojen izraelsko-arabskich Izrael w pewnym momencie, w czasie wojny siedmiodniowej, był na półwyspie Synaj i właściwie był parędziesiąt kilometrów od Kairu. Miał potencjał militarny, żeby w ciągu kilku godzin zająć cały Kair. Nie zrobił tego, bo pytanie, co by to Izraelowi dało? Zaatakowałby i zaanektowałby Kair. Kilka milionów ludności. Ludności, która jest wroga, która stawiałaby ciągły opór, partyzancki i inny. Bardzo trudno taką wojnę prowadzić. Zatem, choć Rosja technicznie dysponuje narzędziami, żeby dokonać
krótkiej, szybkiej aneksji obszarów tuż przy swojej granicy, a nawet całej Estonii. To pytanie, czy Rosja dysponuje potencjałem militarnym i politycznym, i gospodarczym, żeby taką aneksję utrzymać. I twierdzę, że nie. Taki konflikt pociągałby dużo większe, poważniejsze skutki, które de facto na końcu doprowadziłyby do upadku reżimu Putina i całego jego establishmentu. Pytanie, co by się po tym stało, ale na pewno ci, którzy doprowadziliby do militarnej agresji na sąsiadów, prędzej czy później straciliby władzę i chyba są tego świadomi. Zatem, gdy myślimy o scenariuszach wojennych, musimy pamiętać o tych dwóch kwestiach. Czy technicznie agresja jest możliwa? I w wypadku Rosji tak, jest możliwa. Ale pytanie najważniejsze, czy po takiej agresji Rosja jest w stanie utrzymać tereny, które zajęła? I tutaj moim zdaniem odpowiedź jest jednoznaczna, że nie. Rosja nie jest w stanie tego dokonać. Tak jak Związek Radziecki wcześniej nie był w stanie utrzymać Afganistanu, a nawet kontrolować Afganistanu. Pamiętajmy, że w latach 80. Związek Radziecki, Armia Czerwona, kontrolowała tylko 20% terytorium Afganistanu. Mimo, że dysponowała armią dużo silniejszą i liczniejszą niż Afgańczycy, którzy mieli jeszcze broń, proste, prymitywne karabiny z XIX wieku. A mimo to Rosja ze swoimi samolotami, helikopterami, czołgami nie była w stanie kontrolować terenów zajętych przez Afganów. Więc dużo trudniej słabej Rosji w porównaniu z ZSRR byłoby kontrolować obszary, gdzie jednak uzbrojenie lokalne jest dużo większe i wola walki byłaby pewnie większa niż w Afganistanie jeszcze. Tak, a Rosja to na razie jest państwem mniejszym niż były Związek Radziecki. Tak, i potencjał ekonomiczny jest dużo mniejszy. Oczywiście, a co w ogóle robi Rosja? Jaki jest międzynarodowy brand rosyjski? Takich w ogóle nie ma. Co robi Rosja? No, rola Rosji jest bardzo skomplikowana. Z jednej strony oczywiście my kojarzymy Rosję jako agresora na Ukrainie lub potencjalnego agresora w okolicach Rosji, u bezpośrednich sąsiadów, lub agresora w sferze politycznej i informatycznej poprzez swoich hakerów, poprzez finansowanie różnych organizacji i partii politycznych na Zachodzie. Więc Rosja oczywiście stara się wpływać na to, co się dzieje na świecie, szczególnie tym świecie ważnym dla Rosji, takim jak Stany Zjednoczone, Europa. Z drugiej strony Rosja realizuje też swoją politykę na Bliskim Wschodzie i dobrym przykładem to jest Syria. Ocena roli Rosji na Bliskim Wschodzie jest moim zdaniem złożona. No i da, już to międzynarodowa społeczność już mówiła, już oskarżyła Rosję w tych zbrodniach. Tak, ale musimy pamiętać, że wszyscy, absolutnie wszyscy zamieszani w wojnę domową w Syrii popełniali i popełniają zbrodnie wojenne. Właściwie wszyscy powinni stanąć przed Trybunałem w Hadze, oskarżeni o zbrodnie wojenne. Więc tak, przed Trybunałem w Hadze o zbrodnie oskarżeni powinni stanąć Putin, oczywiście Bashar al-Assad, ale także George W. Bush. Putin
w Syrii przede wszystkim walczy nie z państwem islamskim, nie. A z opozycją Bashara Asada. No, na przykład jeszcze różne instruktory wojskowe, którzy byli w tym Afganistanie podczas radzieckim, oni są na razie jest w Syrii. Są, ale pytanie, po której stronie oni walczą. Zupełnie nie zgadzam się z tezą, że Rosja nawet nieoficjalnie wspiera bojowników państwa islamskiego. Prawdą jest, że po stronie państwa islamskiego walczą Czeczeńcy. Tak samo jak walczą po stronie reżimu Bashara al-Assada i Rosji. Więc ci sami Czeczeńcy walczą po obu stronach, ale oni tam znaleźli się z innych powodów, mają inną motywację. Czeczeńcy w wyniku wojny domowej, czy wojen domowych, konfliktu z Moskwą, barbarzyństw, jakich Moskwa dopuszczała się w Czeczeniu, bardzo się zradykalizowali. Część z nich żyje całkiem dobrze dzięki Kadyrowowi i są najemnikami, więc dają się wysłać w ramach kontyngentu rosyjskiego do Syrii. Natomiast są inni Czeczeńcy, którzy są w opozycji do tego i oni sami będą jeździć i przyłączać się do państwa islamskiego. Ja może wrócę do tego wątku. Jak mówiłem, Bashara al-Assada by nie było, gdyby nie było interwencji z Moskwy. Ale pytanie, co by było zamiast tego? W Damaszku mielibyśmy albo państwo islamskie, albo mielibyśmy front al-Nusra, Jabhat al-Sham. Na jedno wychodzi. Nie ma żadnej różnicy ideologicznej, nie ma żadnej różnicy między, tak, praktycznej między państwem islamskim czy frontem al-Nusra. To są podobni ludzie, myślący podobnie, różnią się co najwyżej interesami własnymi. Pan profesor, Bashar al-Assad był wielokrotnie oskarżonym przez społeczność międzynarodową w różnych przestępstwach przeciw swojego syryjskiego narodu. Tak. Bashar al-Assad jest mordercą i... Tak. Zgadzam się. Bashar al-Assad jest mordercą, jest zbrodniarzem, odpowiedzialnym za zbrodnie na własnym narodzie. Tak samo jak jego ojciec, Hafiz al-Assad, są odpowiedzialni za istnienie muhabaratu, służb specjalnych, tajnych więzień, albo zwykłych więzień, gdzie w sposób bardzo brutalny torturuje się i zabija opozycję. Tak było teraz, tak było też wcześniej. Natomiast, kiedy jest Bashar al-Assad, cóż, on pozostaje zagrożeniem dla Syryjczyków, nie jest zagrożeniem dla regionu i świata. Mamy zatem tutaj dwa scenariusze. Jeden scenariusz jest zły z Basharem al-Assadem. Drugi scenariusz jest bardzo zły z państwem islamskim i frontem al-Nusra. Nie mamy tutaj dobrych scenariuszy. A co pan może powiedzieć o trzecim scenariusze? Opozycji syryjskiej, którą wspierają Stany Zjednoczone, z wyzbrojeniem? Ta opozycja nie istnieje. Opozycji takiej, która gwarantowałaby spokój w Syrii, nie ma. Ona uciekła. Albo została zmuszona do ucieczki. Ona przestała istnieć już w 2012 roku. To mniej niż rok. To jest pan myśli, cała opozycja że... została przejęta przez różne skrajne grupy odwołujące się do islamu politycznego. Tu podkreślam, do islamu politycznego, czyli to nie jest, tak naprawdę to nie są ruchy religijne. To są ruchy, które wykorzystują religię jako ideologię polityczną. A przepraszam, to jest pan myśli, że na razie nie istnieje w Syrii demokratycznej opozycji? Nie. Ta opozycja niestety nie istnieje. Bardzo niewiele osób jeszcze pozostało w Syrii, które myślą demokratycznie, ale one nie mają żadnego wpływu. Ci, którzy walczą, którzy zabijają i są zabijani, nie mają nic wspólnego z zasadami demokracji. To są różnej kategorii
bojownicy odwołujący się do islamu politycznego. Może zajść w Damaszku pewna transformacja, w wyniku której Bashar al-Assad i część osób z jego otoczenia zgodzi się odejść od polityki za pewne gwarancje, które dostaną. Oni dobrze wiedzą, co się stało z Mubarakiem w Egipcie. I oni nie chcą tego. A z Kaddafi w Libii? Czy z Kaddafim w Libii. Oni takiego scenariusza chcą uniknąć. Scenariuszem dla nich pozytywnym jest to, co stało się w Birmie. Birma była krajem niezwykle represyjnym, jednym z trzech najbardziej represyjnych krajów na całym świecie. Bardzo brutalnym, rządzonym przez armię. Armia zdecydowała się formalnie odejść od polityki, oddać władzę, nie całą, ale częściowo, za gwarancję bezpieczeństwa dla siebie. Za gwarancję, że dobrze, my przestajemy kontrolować całe państwo, zachowujemy sobie pewne enklawy wpływów, godzimy się na pewną regulowaną, reglamentowaną demokrację z Aung San Suu Kyi na czele, ale oni respektują nasze prawa i dają nam gwarancję, że my będziemy żyć i dobrze żyć. Stają się biznesmenami. Dawni generałowie są teraz biznesmenami. I będzie im się dobrze żyło. Zagwarantowali sobie dobre życie i swoim dzieciom. Chyba, że za jakiś czas dojdzie do rewolucji w Birmie, która ten system zmieni. I to jest model, który realnie może zostać zastosowany w Syrii. Obietnica takich gwarancji dla Bashara al-Assada i jego otoczenia, obecnych generałów, może spowodować, że oni zgodzą się odejść od polityki i swoich wpływów, zachować pewne enklawy, zamienić się w biznesmenów, mając świadomość, że nie zostaną podstawieni przed sądem za zbrodnie wojenne. I to jest tutaj dylemat moralny. Czy taki układ jest moralnie dobry? Cóż, nie jest to dobry układ, ale na pewno jest mniej zły niż kontynuacja wojny domowej w Syrii. Bo kontynuacja wojny domowej w Syrii niszczy całkowicie wszystko. Nie prowadzi do niczego. Natomiast taka kontrolowana transformacja może nie jest dobra, ale na pewno nie jest taka zła. Nie będzie tutaj sprawiedliwości, bo sprawiedliwością byłoby to, że Bashar al-Assad jest osądzony za zbrodnie wojenne. No, oczywiście. Ale jest to pewna cena za jakąś, za jakieś światło w tunelu dla Syrii. A co pan profesor może powiedzieć w ogóle o Rosji? Czy zagrożuje Rosji rozpad przez taką agresywną politykę zagraniczną, jak Rosja prowadzi na razie? Czy oczekuje Rosję rozpad, jak to już było z Imperium Rosyjskim i Związkiem Radzieckim? Nie. Zupełnie nie widzę tutaj rozpadu Rosji na horyzoncie. To, co Rosja robi, pokazuje tak naprawdę trzeźwość i racjonalność działań Putina. Putin dokonuje naruszeń prawa międzynarodowego, dokonuje pewnych działań złych, ale w granicach, które są możliwe, które nie grożą rozpadem Rosji i nie zagrażają jego władzy. Kontynuowanie wojny w Donbasie nie zagraża Rosji, zagraża Ukrainie. Ponieważ trudno będzie wcielać Ukrainę do NATO, do Unii Europejskiej, tak długo jak na Ukrainie trwa konflikt i społeczeństwo jest zdestabilizowane. Bo im dłużej trwa konflikt, tym więcej pieniędzy wydaje na obronę sama Ukraina.
To ma ogromne konsekwencje dla gospodarki ukraińskiej, to destabilizuje system polityczny, ponieważ normalni Ukraińcy mają już tego dosyć. Nie widzą szans na poprawę gospodarczą, źle im się dzieje, mało zarabiają, gospodarka nie wzrasta. To destabilizuje politykę, no bo Ukraińcy chcą nowego rządu, który będzie uczciwy, który będzie prowadził do wzrostu gospodarczego. A ten wzrost gospodarczy po prostu nie jest możliwy tak długo, jak trwa wojna. Rosja działa cudzymi rękami. Ludzie Kadyrowa, różni inni bojówkarze, dla których jest to sposób na życie. Tam do tego jeszcze jest i rosyjski oficjalny żołnierze i różne wojskowe kompanie prywatne. To niewiele kosztuje Rosję. To nie są jakieś duże koszty społeczne dla Rosji. Natomiast ten konflikt dla Ukrainy jest kluczowy. Ten konflikt może doprowadzić do wielu nowych kryzysów na Ukrainie i doprowadzić do tego, że to Ukraina pogrąży się w kompletnym chaosie. Takie ryzyko jest bardzo duże. Bo nastroje populistyczne będą na Ukrainie rosły. Jak populizm wzrasta, pojawia się chaos. Bo nie da się doprowadzić do stabilizacji na Ukrainie tak długo, jak trwa ten konflikt. Zatem Rosja ponosi niewielkie wydatki, a osiąga ogromne skutki dla siebie, pozytywne. Tak? Bo odciąga Ukrainę od Zachodu, od Europy. A sankcje? Niewielkie znaczenie. Niewielkie znaczenie. Tyle, że nie można dobrego sera francuskiego kupić w Moskwie i dobrego wina. No, nie można. Pewnie, że można. W Moskwie wszystko można kupić. Tyle, że jest trzeba więcej za to zapłacić. Prawda? Bo tych sankcji, które Zachód sprowadził przeciw Rosji, nie jest dostatnio, tak? Nie, to są powierzchowne. To nie dotykają gospodarki rosyjskiej. Zupełnie. Pewnie Rosji byłoby lepiej bez tych sankcji, ale też nie jest źle z tymi sankcjami. Relacje z Chinami, z Turcją się świetnie rozwijają. Rosja sobie dobrze radzi. Zaangażowanie Rosji na Bliskim Wschodzie, w Syrii. Koszty są niewielkie. Natomiast skutki są duże. Bo Rosja zdobywa dla siebie przyczółek na Bliskim Wschodzie, poważny. Potencjalne zyski dla Rosji są ogromne z tego konfliktu. Związek Radziecki kontrolował bardzo dużą część Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. To wszystko zanikło w ciągu ostatnich 25 lat. Więc Syria jest ostatnim takim przyczółkiem na Bliskim Wschodzie dla Rosji. I Rosja tego nie chce stracić. To jest bardzo ważne. Jak mówię, koszty utrzymania tego przyczółku dla Rosji teraz są niewielkie. Doszkala armię syryjską, ma trochę swojego wojska, parę tysięcy, może 5 tysięcy, może trochę więcej. To trochę kosztuje, ale jak mówię, to nie są duże pieniądze. Zresztą i tak to jest sprzęt, który trzeba zużyć po to, żeby w systemie autorytarnym ciężki przemysł wyprodukował nowy sprzęt. Tak, to jest ta machina, która wymaga produkcji coraz to nowego sprzętu militarnego, coraz to lepszego. Wymaga tego, żeby ten sprzęt testować w warunkach bojowych. I to napędza też niestety gospodarkę rosyjską. Ten ciężki przemysł zbrojeniowy, też elektroniczny. Hakerzy się nie wzięli znikąd. To jest część tego całego zaplecza przemysłu zbrojeniowego. Więc dla Rosji to jest dobre rozwiązanie. Nie atakuje sąsiadów, bo prowadzi ten poligon na Bliskim Wschodzie. Dlatego powiedziałem wcześniej, gdy mówiliśmy, czy atak Rosji na sąsiadów jest możliwy. On nie jest niemożliwy, natomiast uważam, że Rosja nic by nie zyskała, bo zaatakować mogłaby, natomiast koszty utrzymania tych terytoriów byłyby tak duże, że to one doprowadziłyby do rozpadu Rosji i upadku władzy na Kremlu. I tego Rosja nie zrobi.
Rosja będzie destabilizować sąsiadów. Rosja będzie destabilizować i wpływać na systemy polityczne w Europie. Będzie mieszać się w wybory. Będzie wspierać różne partie skrajne, populistyczne. Bo takie partie... Faszystowskie. Tak. Faszystowskie. Tutaj są pieniądze niewielkie, natomiast skutki są bardzo duże. Dlatego powiedziałem, że Putin działa bardzo roztropnie i racjonalnie. Putin bardzo dobrze kalkuluje to, co chce osiągnąć, kalkuluje zyski i straty i wykorzystuje te scenariusze, które przy małych kosztach dają duże rezultaty. Scenariusz bezpośredniego ataku na sąsiadów oznacza, że mamy duże koszty, a małe rezultaty. To się nie kalkuluje. Jak pan profesor myśli, czy będzie Putin i jego tak zwana kremlowska junta zasadzony przez sankt gagski międzynarodowy za swoje zbrojne przestępstwo międzynarodowe, jakie oni stworzyli przeciw Ukrainie za faktami aneksji Krymu i wojny na wschodzie Ukrainy? Niemożliwe. Absolutnie niemożliwe. To w obecnych warunkach na świecie to nie nastąpi. Niestety. Nikt w Rosji nie ucierpi. Choćby z dwóch powodów. Albo trzech. Rosja jest zbyt silnym graczem na świecie. I gdyby ktokolwiek chciał postawić Putina, jego otoczenie przed Trybunałem Sprawiedliwości, to junta, nazwijmy to tak, czy establishment ten rosyjski, ma możliwości, żeby bardzo silnie destabilizować świat. Drugi powód jest taki, że Rosja ma duże wpływy w ONZ i Radzie Bezpieczeństwa. To jest bardzo silny instrument. Rosja może wetować różne decyzje Rady Bezpieczeństwa i nikt nie będzie chciał otwartego konfliktu z Rosją. Potencjalnie postawienie Putina i jego otoczenia przed Trybunałem Sprawiedliwości byłoby możliwe tylko w sytuacji, gdyby w samej Rosji doszło do gwałtownej zmiany władzy na taką, która będzie prezentowała zupełnie inny profil polityczny. Czyli jeżeli na Kremlu, w Moskwie, pojawi się zupełnie nowa opcja polityczna, która jest skrajnie przeciwna, jest na drugim biegunie do Putina, to wtedy scenariusz postawienia Putina przed Trybunałem zacząłby być możliwy. Ale żeby ten warunek spełnić, no to Rosja musiałaby być innym krajem. Nie ma w Rosji warunków politycznych, gospodarczych i społecznych, które zmieniłyby scenę polityczną tak radykalnie, żeby ona wyłoniła nową władzę polityczną, która się zgodzi z kolei na postawienie Putina przed sądem. Ktokolwiek będzie po Putinie, będzie prezentował mentalność i wizję świata podobną do Putina, albo jeszcze bardziej radykalną. A pan profesor, mamy przykład Slobodana Miloševića, który był zasadzony przez Trybunał Międzynarodowy Gagski. No, to sytuacja tak sama, jak teraz robi Rosja. Serbski świat, Serbia chciała odnowić swoje państwo, walczyła przeciw sąsiadów. Tak. I skończyło to wszystko Trybunałem Międzynarodowym. I tak samo trzeba w tym przypadku. Ja nie widzę tyle różnych ekspertów, nie widzimy tą różnicę. To tak samo wojna. Nie do końca. Jugosławia, czyli to, co zostało z Jugosławii, Serbia, sama była pogrążona i uwikłana w wojny ze wszystkimi, które dotyczyły przetrwania samej Serbii. Rosja nie znajduje się w stanie wojny z Chinami i Stanami Zjednoczonymi.
I na to się na razie nie zanosi. Rosja nie znajduje się w fazie kompletnego rozpadu i wojny domowej. Serbia była elementem wojny domowej i się rozpadała. Także tu są elementarne różnice. Żeby coś się w Rosji zmieniło, to jak mówię, Rosja już musiałaby się rozpadać, już musiałaby trwać tam wojna domowa i już musiałyby być bardzo silne grupy polityczne, które chciałyby zbliżenia z Europą. W Rosji nie ma czegoś takiego. Grupy polityczne, które są takie prorozwojowe, są na marginesie, zostały zmarginalizowane. I de facto Rosjanie przestali myśleć takimi kryteriami, wartościami. Rosjanie chcą, żeby po prostu im się żyło w miarę dobrze i żeby mieli święty spokój. Święty spokój od łapówek, różnych bandytów, polityków i tak dalej. Nie myślą w kategoriach państwa współczesnego, zdrowego, demokratycznego, otwartego. I też większość z nich nie myśli o tym, żeby być częścią Eurosojuza. Unii Europejskiej. Czyli Unii Europejskiej, tak? To jest dla nich nie do wyobrażenia. Zresztą Unia Europejska tak samo nigdy nie myślała o rozszerzaniu na Rosję. Nie ma, to nawet na horyzoncie bardzo dalekim taka wizja nie istnieje. Natomiast wizja wchłaniania Bałkanów do Unii Europejskiej, w ten sposób budowania pokoju na Bałkanach, istniała i istnieje. Ona jest realizowana. Proszę zobaczyć, Chorwacja jest częścią Unii Europejskiej. Kolejne kraje o tym poważnie myślą. Rozszerza się partnerstwo na Kosowo, Albanię i inne kraje. Tak? Tak. Więc za jakiś czas całe Bałkany będą częścią Unii Europejskiej. Tak, a jeszcze do tego trzeba dodać, że jest członkiem NATO. Jest członkiem NATO. Natomiast takie scenariusze w ogóle nie są rozważane, jeżeli chodzi o Rosję. Zatem mamy zupełnie inne scenariusze, zupełnie, to jest inny kontekst Miloszewicza i Putina. Zupełnie inne światy. Rosja nie spełnia nawet jednego warunku, które pojawiają się w wypadku Serbii i tych zmian, które przechodziła Serbia. Zatem to są moim zdaniem zupełnie inne sytuacje. Nie dają się porównywać. Ze smutkiem to mówię. Bo pewnie. Uważam, że każdy zbrodniarz wojenny powinien zostać osądzony i powinien stanąć przed sprawiedliwością. Ze smutkiem mówię, że tutaj niestety nie doczekamy się sprawiedliwości. Dobrze. Pan profesor, bardzo dziękuję za rozmowę. Dzisiaj mówiliśmy z panem profesorem filozofii, kulturologiem Piotrem Balcerowiczem. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję.